Cześć wam wszystkim z tej strony. Pan Zaszynek, wam kolejny odcinek ze Stumble Guys, moi drodzy, dzisiaj naprawdę jest mocny odcinek, ponieważ w dzisiejszym odcinku, uwaga, uwaga, zobaczycie nowe skiny które możliwe, że wyjdą do Stumble Guys'a i będą to skiny Toy Story. Więc myślę, że naprawdę potężny odcinek yy, dzisiaj dla was przeszykowałem. więc jeżeli chcecie więcej takich filmów, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie również kanał po to, aby na, na bieżąco żadnego odcinka, moi drodzy, nie przegapić. Lecimy po 300 tysięcy subskrypcji i wtedy zrobię na pewno jakiś fajny konkurs dla was, więc subskrybujcie kanał. Przypominam również, że każde 500 łapek w górę to jest jedna osoba dodana do znajomych. Zobaczcie ile osób chce już, żebym ich dodał do znajomych. Ja nie przyjmuję nikogo i tak jak mówię, każde 500 łapek w górę to jest jedna osoba dodana, więc strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie swój nick ze Stumble a ja wybiorę jedną osobę i ją dodam. Wejdźmy sobie jeszcze na szybko do sklepu. Moi drodzy, mam jakieś nowe oferty ograniczone czasowo. To nas nie obchodzi. Bierzemy sobie darmowe y, tutaj kręcenie. Zobaczymy, co wyleci. Uwaga, uwaga. Klikamy, zobaczymy, jaka darmowa nagroda dzisiaj dla nas jest w tym Stumble guysie Może akurat legendarny skin, coś klejnoty 150? Nie, nietypowe czy żetony? żetony czy kurczę? Ej, ale było blisko, było blisko legendarnej nagrody. I zobaczcie, moi drodzy, jest również tutaj 3% na tego to skina, którego pokazywałem w ostatnim odcinku. Więc jak widzicie, no te skiny, które pokazuję, wychodzą po jakimś czasie do giereczki. No ale jeszcze zanim Wam pokażę skiny z, moi drodzy, Toy Story, to zrobimy sobie mały opening. Zakręcimy sobie, moi drodzy, oczywiście jak co odcinek jakimiś tutaj kołami. Zobaczymy, co ciekawego dzisiaj nam wyleci. Zacznijmy sobie na początek od standardowego, zwykłego darmowego koła, które jest codziennie, moi drodzy, więc zobaczmy, co ciekawego dzisiaj nam tutaj wypadnie w tym darmowym kole, moi drodzy, mamy tutaj. Panda, czyżby panda panda wydropiła. Bardzo fajnie, moi drodzy, wydropiła nam panda, więc myślę, że naprawdę spoko tutaj drop na początek tego odcinka. No i co, lecimy oczywiście z dziesięcioma epickimi lub lepszymi. Zobaczymy, co takiego dzisiaj nam wyleci. Oprócz pandy, która już nam dzisiaj dropnęła. więc moi drodzy. Wow, legenda od razu w pierwszym. Co jest grane? No niestety duplikat, bo ją już mieliśmy, ale mimo wszystko jest to legenda, więc... Nie! Jakby jeszcze coś specjalnego dropu pod legendzie, to ja nie mam pytań widzowie, więc jeżeli chcecie, żeby mi dropiły same najlepsze, zostawcie łapeczkę w górę. Mało brakło teraz znowu do legendy. Więc strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał po to, by być na bieżąco żadnego odcinka, mój drodzy, nie przegapić. No i epicki tutaj również doplikać, bo jak wiecie, już mam tych skinów dosyć sporo. Ale zobaczymy, co ciekawego nam wyleci. No niestety znów epicki. Dobra, dobra. Lecimy sobie dalej. Zaraz zobaczymy, czy wyleci nam coś specjalnego albo jakaś legenda. Nie, no znowu tak blisko, tylko tak blisko byliśmy, moi drodzy. Myślę, że to przez to, że jeszcze nie każdy z was trzymał łapkę w górę, więc zostawcie tą łapeczkę w górę. Yeti, no dobra. Niech będzie, ale chciałbym wreszcie jakąś legendę dropnąć, albo coś specjalnego na dzisiejszym odcinku. Nie no, czemu to nie przeskoczyło, no tak mało brakło, nie wierzę w to, to jest dosłownie niemożliwe, że za każdym razem nam brakuje tak mało... Nie no, banan, tak blisko byliśmy, banana, masakra, no ja nie wiem, widzowie, co my mamy zrobić, żeby nam to dropło, naprawdę jest to porażka totalna, nie no, znowu tak blisko legendy, nie wierzę w to, co jest grane, widzowie, no dobra. Dostaliśmy bardzo dużo punktów, zapłaciliśmy chyba 350, a dostałem tutaj 60. Plus 30, plus jeszcze 15, więc naprawdę dosyć sporo ponad 100 punktów dostaliśmy, więc myślę, że spoko, bo nam się duża część zwróciła. No ale dobra, przejdźmy sobie do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli oczywiście skiny Toy Story w Stumble Gasie, moi drodzy, więc już lecimy do tych oto skinów. Dobra, moi drodzy, a więc mamy już tutaj gameplay od pewnego Jupitera, moi drodzy, który już zagrał sobie tymi skinami. Mam nadzieję, że one niedługo wyjdą w tej geracji i zobaczcie, gran tutaj bazem. Jest ono o wiele mniejsze od innych skinów, więc jest to dosyć dziwne. I zobaczmy sobie, jak on tutaj przechodzi tą mapkę. Zobaczymy sobie pewnie z dwie trzy mapy, jak on gra, tym później zobaczymy jak gra również drugą postacią z Toy Story, czyli oczywiście chudym, moi drodzy. Tutaj chłop nie wiem, zmontował sobie jakieś serduszka, taka, bo przeskoczył bez niczego. No dziwna sprawa. Ale zobaczcie, ten skin jest naprawdę bardzo mały, więc to jest dosyć ciekawe, że ten skinek jest o tyle mniejszy od innych postaci. I nie wiem, czy to zauważyliście, jak on tam stał między innymi postaciami, ale na Pewno zaraz na kolejnej mapce to będziecie mogli znów zauważyć. No i tutaj sobie ziomek bez problemu przechodzi, więc no, ładnie, ładnie. Ale zobaczmy sobie teraz, przyjrzyjcie się. Zobaczcie, ta postać dosłownie sięga do głów tych innych postaci, więc jest to dosyć dziwne. Może to tak wygląda teraz, a później to zmieniał. O kurczę, teraz sobie spadł. No ale zobaczcie, no jak chodzi pomiędzy nimi, to naprawdę ta postać jest mniejsza od tych innych, więc ciekawa sprawa. Ale dosyć ładnie jest odzorowana nawet bym powiedział, że jeden do jednego więc spoko. Fajnie by było jakby on jeszcze mógł jakoś inaczej latać jakby, tylko to by było trochę pay to win można powiedzieć. Ale no jak wiecie w StumbleGuy'sie są emotki, dzięki którym możecie zrzucać kogoś i te emotki nie są do zdobycia za darmo. Więc skoro gra i tak już jest pay to win, dlaczego by nie dodać do niektórych skinów możliwość latania. Szczególnie, że do tego skina by to oczywiście bardzo fajnie pasowało, więc no szkoda, że czegoś takiego nie dodali. Ale myślę, że to by było naprawdę mega fajnie. Fajne, urozmaicenie giereczki. No i ziomek sobie przechodzi dalej, więc lecimy sobie do, moi drodzy, kolejnego skina, czyli do chudego. Dobra, moi drodzy, zobaczcie. Tym razem gość sobie gra tutaj normalnie chudym. No i akurat tutaj chudy jest naprawdę mega chudy. Zobaczcie, on dosłownie wygląda jak jakaś rączka jednego z tych, z tych postaci ze Stambule No mega chudy jest i też znów mniejsze, ale chyba nie aż tak bardzo jak Baz, tak mi się wydaje. Bo tam, no tam ten był aż po głowie, a ten tak mniej więcej jest na równo z tymi głowami, tak mi się wydaje. E, zobaczmy, sobie jak tutaj wygląda. Ale jest chudy, jest chudy bardzo. Znów ta sama mapa co wcześniej, więc zobaczymy, jak sobie przejdzie tutaj. Niestety, spadł. Ok, bardzo ładnie sobie przeskoczył. Ale zobaczcie naprawdę te skiny są mega ładnie odwzorowane. Mam nadzieję, że one wyjdą w tym Stumble Guysie. Zobaczymy, kiedy taka aktualizacja nastąpi. E, tutaj się mu coś zbugowało, nie moc, chodzi. No ale skoro on już ma te skiny, więc na pewno one pewnie za jakiś czas wyjdą. Więc fajnie by było, żeby te skinki wyszły. Oczywiście link do kanału tego ziomka macie, moi drodzy. W opisie, więc możecie sobie wbić na jego kanał e, I zobaczyć sobie ten odcinek jeszcze raz A jeżeli byście chcieli na przykład e, Więc moi drodzy Oczywiście wszystkie linki znajdują się w opisie Tego odcinka również tam znajdziecie Sobie link na przykład do mojego instagrama Na którego bardzo serdecznie zapraszam Więc bijajcie sobie również tam No i tutaj chłopek sobie pewnie bez problemu przejdzie Tym oto chudym moi drodzy Więc tak by to wyglądało Jestem ciekaw czy te skiny właśnie wyjdą Czy nie wyjdą w gieretce Dajcie znać w komentarzach co tym sądzicie I ocencie w skali od 1 do 10, jak bardzo Wam się te skiny podobały, jak ładnie są odwzorowane, a my już sobie wrócimy do Stumble Geissa. Dobra, moi drodzy, więc jesteśmy z powrotem w Stumble No i tak jak widzieliście, tak by to wyglądało. Jak sobie wejdziecie w skiny, to oczywiście niestety jeszcze nie ma, moi drodzy, tych oto skinów i nie wiemy, jakiej będą z rzadkości. No, najprawdopodobniej będą to skiny legendarne, tak mi się wydaje. Ale no, nie wiadomo, może będą też innej rzadkości. W sumie jestem ciekaw. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i czy chcielibyście zobaczyć skiny Toy Story, czy nie chcielibyście zobaczyć tak skinów. Albo możecie też napisać, z jakiej innej gry, albo jakiegoś innego filmu chcielibyście zobaczyć, moi drodzy skiny w StumbleGasie. Jestem w sumie ciekaw. No bo tutaj jest wiele możliwości, na przykład mają. Mapę z Hot Wheels'ami, więc dlaczego by nie zrobić skiny z, moi drodzy? Oczywiście, e, Toy Story, więc jestem ciekaw, czy coś takiego wyjdzie w przyszłości, moi drodzy. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. jeśli tak, trzecią łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, moi drodzy. Aby być na bieżąco, żadnego odcinka nie przegapić, wpadajcie również na mojego Instagram, macie linka w opisie. I przypominam, że każde 500 łapek w górę pod tym odcinkiem to jest jedna osoba do, do znajomych, więc jeżeli chcecie, abym was dodał, trzecią łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i w opisie. Yy, znaczy w opisie w komentarzach. Mój teraz pod tym filmem napiszcie swój nick z Stumble a ja was dodam do znajomych. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.